Moje życie ma wartość dopiero wtedy, kiedy jest takie, jakie chciałabym, żeby było. Wolałabym nie zmarnować mojego życia, wolę je narażać. Wandę Rutkiewicz poznałem w 1989 roku. Rok później byliśmy na wyprawie na Gaszerblumach. Wanda była wtedy gwiazdą światowego himalaizmu, a ja byłem początkującym himalaistą. Choć od jej śmierci minęło 15 lat, wciąż uznawana jest za najlepszą himalaistkę świata. Jako pierwsza Europejka stanęła na wierzchołku Mount Everestu. Jako pierwsza kobieta była na wierzchołku K2. Walczyła o prawa kobiet do wspinania w górach najwyższych. Stworzyła osobną wręcz dziedzinę zwaną himalaizmem kobiecym. Za życia stała się legendą. Kulisy jej śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione. Do dziś nie odnaleziono jej ciała. Wanda Rutkiewicz. Jedni ją uwielbiali, inni nie znosili. Dlaczego żaden z jej partnerów nie chciał już się z nią wspinać? 1992 rok. Wyprawa na Kanchenjungę. Ostatnia wyprawa Wandy. Zwykle żegnały się bardzo serdecznie, bardzo ciepło, przytulały, matka robiła jej krzyżyk na czole i Wanda dopiero wtedy wychodziła z domu. A tu, kiedy jechała na Kanchenjungę, mama pamięta to wyraźnie, że Wanda była jak z kamienia, jakby jej nie było. Odsunęła się, powiedziała, że czas wyjść. Dopiero mama pobiegła za nią, powiedziała: Wanda, czekaj, nie pożegnałaś się ze mną. Wanda, a krzyżyk na czole. I stała jak kij, tak powiedziała mama. Jakby jej już nie było. Powiedziała to ta mama, która do dzisiaj na nią czeka. Ostatnia góra Wandy, Kanchenjunga. To najbardziej magiczny szczyt z wszystkich 8000. I mama mówiła nam, jakbyście kiedyś w Himalaje wyjechali, to pamiętajcie, że na trzeci szczyt świata, na Kanchenjungę, nie wolno wychodzić, bo to jest święta góra Sikkimu i Indii, no, i tron bogów, także nie wolno tam wejść na to, żebyście o tym pamiętali. Po raz pierwszy usłyszałem to w telewizji, nikt do mnie nie zadzwonił, nikt mnie poinformował, tylko usłyszałem, że doszło do wypadku z udziałem Wandy Rutkiewicz i szczerze mówiąc, ja nie byłem specjalnie zaskoczony. Gdzieś w podświadomości zawsze było to, że któregoś dnia może nie wrócić. Pomyślałem sobie, że jest w miejscu, które sobie sama wybrała. Jest tam, w tych górach, które najbardziej ukochała. Jest tam po prostu tak, jak zawsze chciała być. Wolna, niezależna, sam na sam z kolejnym wyzwaniem. Historia jej życia jest dla mnie niezwykła. Wanda urodziła się w Pungianach na Żmudzi, jednak po wojnie jej rodzina przeniosła się do Wrocławia. Niestety, jej szczęśliwe dotąd dzieciństwo zostało nagle naznaczone wielką tragedią. Na jej oczach nie wypał, rozszarpał jej brata. Możemy założyć, że trauma, która na taką młodą dziewczynę przyszła wtedy, mogła nie opuścić jej do końca życia. Największy wpływ na osobowość Wandy ma jej ojciec. Jest on osobą niezwykle ciekawą świata. Swoimi zainteresowaniami zaraża dzieci. Wanda jest nim zafascynowana. Ojciec wyrobił nas zainteresowanie dla sportu, do nauki, porządku. Po prostu zupełnie inaczej jak mama.
matka, która nie mogła się podnieść po problemach utraty wszystkiego w czasie wojny. Dzielna, arystokratyczna kresowianka, kobieta na kobiecym miejscu. Nagle zostaje w domu opuszczona przez męża. Wanda wchodzi w rolę męża, ojca, kumpla, córki, opiekuna. Jest najsilniejszą osobą w rodzinie. Ojciec, który opuścił rodzinę, został zamordowany. Jaki jest wtedy rytuał policji, czy wówczas milicji? Nikt się z nikim nie patyczkuje. Stuka się do najbliższej rodziny i proszę zidentyfikować włoki posiekane na kawałki. Kto był najstarszy i najsilniejszy w rodzinie? Matka oczywiście nie miała siły. Zemdlała, była w szoku. Wanda pojechała z milicją. Oglądała miejsce zbrodni. Kolejna straszliwa trauma dla bardzo młodej dziewczyny. Wanda Rutkiewicz, naznaczona ciężkimi doświadczeniami życiowymi, nie załamuje się i staje się silną osobą. Realizuje się w sporcie. Zdobywa medale i dyplomy w skoku w dal, w pchnięciu kulą. Jako bardzo dobra uczennica dostaje się na elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. Tam poznaje Bogdana Jankowskiego. Ta znajomość okazuje się początkiem jej wielkiej himalajskiej przygody. Kiedyś przed weekendem, a zwykle wyjeżdżaliśmy na weekendy w skałki powspinać się, zapytałem z głupia frata: Wanda, może ty pojedziesz z nami? Ona mówi: tak, pojadę. Posadziłem Wandę na pieńku pod sukiennicami, tak się jedna ze skał nazywa. Mówię: Wandziu, ty tu posiedź sobie, rozejrzyj się, o tu będą się wspinać ludzie, a my szybko zrobimy jakąś drogę i tu do ciebie zejdziemy. I kiedy byłem w połowie drogi, w najtrudniejszym chyba miejscu, słyszę z tego komina jakieś takie wytworne sapanie. Spoglądam na dół, mówię: coś mi się wydaje, że Wanda się wspina. Pierwszy raz w górach mi się wspinała. No ale wyszliśmy na górę, zaglądamy do komina, a tam Wanda solo, bez asekuracji, już u góry samej, u wylotu wielkiego komina, walczy dość wystraszona, prawda, usiłuje z tego komina wyjść. Zawiązałem pętlę na końcu liny. Tak, to się robi, zrzuciłem, mówię: Wanda, łap. A Wanda z obrzydzeniem odrzuciła tą pętlę od siebie i wyszła o własnych siłach samodzielnie na szczyt. No i tak się zaczęło jej wspinanie. Odkąd zaczęły się jej wyjazdy w Tatry, marzeniem było wyjazd w Alpy. Potem zawsze coś nowego, coś trudniejszego. I to było jak narkotyk dla niej. Po prostu nie zastanawiając się, to automatycznie weszło jej w krew. I tym żyła. Dla wspinaczki poświęca swoje pierwsze małżeństwo. Nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym żonie. Nie potrafi zrezygnować z gór. Kiedy mąż wyrzuca jej cały sprzęt wspinaczkowy, ona wyprowadza się od niego i już nigdy nie wraca. Wiesz, Małgosia, no i daleko zaszłeś. No. A ja tu poszłam dołem i się musiałam cofnąć w jakichś strasznych wertepach. Nie ma co, zespół szczytowy. Zespół wrócił. Wanda Rutkiewicz dość szybko zdobywa uznanie we wspinaczkowym świecie. W 1967 roku pokonuje wschodnią ścianę Aiguille du Grippon. W 1968 razem z Haliną Krygier-Syrokomską dokonują pierwszego kobiecego przejścia słynnego wschodniego filaru Trollryggena w Norwegii. W 1973 roku jako druga kobieta na świecie zdobywa Eiger. Dla początkujących wówczas polskich alpinistek jest już legendą. Ja się pierwszy raz spotkałam z Wandą na bunkrach podwarszawskich. Wtedy tutaj był ten nasz poligon treningowy. Podjechał samochód, wysiadła jakaś kobieta przystojna i podeszła do nas. Wyciągnęła, pamiętam, myśmy były takie całe ubrudzone tym pyłem, kurzem, no bo już mi tam trenowały trochę.
A ona wyciągnęła do nas rękę i przedstawiła się. Dzień dobry, jestem Rutkiewicz. Kiedy już się zaczęłam spinać, zauważyłam, że wśród dużego grona osób jest ktoś tak wybitny jak Wanda. I Wanda była dla mnie kimś takim, że cichym marzeniem, że chciałabym być przynajmniej się z nią powspinać. A jeżeli już nie, to chociaż być w jej zasięgu, no, poznać ją. Wandę to jeszcze pamiętam z tamtych czasów jako, no oczywiście gwiazdę, to nie ulega wątpliwości, ale niezwykle pięknie ubraną kobietę, pięknie po prostu. Miała zawsze obłędne sukienki, bardzo dobre buty, chociaż bronił ją Bogdan Jankowski i Jaś Franczuk, którzy kiedyś powiedzieli, no tak, ale w Szamonie jak trzeba kupić buty wspinaczkowe, to Wanda kupuje buty wspinaczkowe, a nie jakiś ciuch. Pierwsze wyprawy w Góry Wysokie nie przynoszą Wandzie pełni satysfakcji. Zdobywa szczyty Pik Lenina, Noszak, ale nie udaje się jej zdobyć piku komunizmu. Dodatkowym problemem okazuje się zależność od mężczyzn. Musi podporządkowywać się ich decyzjom. A Wanda chce być traktowana jak równy partner. Chce zdobywać tymi samymi drogami te same szczyty. Kobiety w Himalajach jednak były pewną nowością. Tak naprawdę Polki zaczęły, parę Angielek zaczęło się spinać, może jakaś jedna Amerykanka. I mężczyźni trochę wtedy traktowali to jako zawłaszczanie czy próbę uczestnictwa w rzeczach, które do tej pory robili tylko mężczyźni. Czyli wyprawy polarne, nie wiem, zdobywanie kosmosu, wejścia na niezdobyte szczyty. To było do tej pory zajęcie tylko i wyłącznie mężczyzn. Więc być może byliśmy zbyt egoistyczni. Na pewno łatwiej jest chodzić po górach z silniejszymi ode mnie, którzy jeszcze na dodatek chcą, abym weszła, gotowi są wprowadzić mnie na szczyt. No tak, ale jak przestaną chcieć, to co? Mam siedzieć w domu, bo sama nie potrafię? W latach 70. większość wypraw organizowana była przez kluby wysokogórskie. W klubach tych główną rolę odgrywali mężczyźni. Wandzie się to nie podobało, postanowiła z tym walczyć. Pomógł jej fakt, że rok 1975 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Postanowiła zorganizować kobiecą wyprawę na najwyższy z niezdobytych dotąd szczytu świata, leżący w Pakistanie Gaszerbum III. Ze względów bezpieczeństwa ekipie kobiet towarzyszyli mężczyźni, którzy chcieli wejść na Gaszerbum II i być pierwszymi Polakami na osobnym szczycie 8000. Kierownikiem całej wyprawy została Wanda Rutkiewicz. Chciała wejść na ten szczyt, ale także udowodnić wszystkim, że kobieta może kierować wyprawą w najwyższe góry świata. Znowu wykazała się siłą charakteru. Pamiętam taką scenę, że jest strajk tragarzy. Tłum, 300 rozwścieczonych facetów, a Wandzia siedzi na stołeczku przed namiotem i piłuje sobie paznokcie. To po prostu, no, to chyba nawet w tym filmie temperatura wrzenia jest pokazane. Po prostu Wanda tym swoim kamiennym spokojem i siłą swojej osobowości jednak podporządkowała sobie tych tragarzy i donieśli nam te ładunki do bazy. Także to było dla mnie takie po prostu bardzo na plus, że rzeczywiście jest dobrym kierownikiem, potrafi co podziałać. Ona była w górach twarda, więc była twarda dla siebie, to w związku z tym nie widziała nic złego w tym, że jest również twarda dla ludzi. Pamiętam taką sytuację, śniadanie, Wanda zjada, widać, że nie za wielkim apetytem, swoją porcję. Słyszymy, jak Wanda wychodzi w pewnym momencie, wychodzi za namiot, wymiotuje, wraca i mówi, wychodzimy. To jest Wanda. Ta wyprawa okazała się ogromnym sukcesem. Polacy po raz pierwszy stanęli na samodzielnym szczycie 8000. Dokonały tego także kobiety. Zdobyto również dziewiczy Gaszerbum III, choć nie jak wcześniej planowano, wyłącznie w zespole żeńskim. Jednak autorytarny sposób prowadzenia wyprawy przez Wandę doprowadził do kłótni w zespole. I mimo ogromnego sukcesu, część wyprawy wróciła do kraju z niesmakiem. Problemów było mnóstwo cały czas i to problemów takich czasami dosyć ostrych, których zresztą
dobrą taką ilustracją, czy też takim dobrym dokumentacją tego był taki film, który został nakręcony i który nie bez powodu nosił tytuł Temperatura wrzenia. Bardzo dbałaś o to, żeby szczyt nie został zdobyty 3 tygodnie temu. Bardzo o to dbałaś. A wtedy byśmy byli w idealnie takiej samej sytuacji, tylko 3 tygodnie wcześniej. Nie, widzę takiego znowu wyeksploatowania uczestników. Jest. Nie powiesz mi, że czuję się tak samo jak na początku, po 7 tygodniach akcji górskiej. Bo to ostatnie wyjście w góry to było właśnie wyjściem, które mnie potwierdziło, że nie jestem wyeksploatowany. Ja nie mówiłem przecież do ciebie, bo ty w ogóle jesteś nieziszczalny. Opiekujesz plan, no co? Tylko chciałem ci powiedzieć, że plan atakowania jest cholernie ryzykowny. Proszę, może są jakieś inne rozwiązania, słuchaj. Dużo w tym planie zmienić nie można. Dlaczego? Bo on liczy tylko 7 osób. Ja nie jestem kierownikiem, bo niestety ty jesteś kierownikiem. I to jest twoja głowa, dlaczego zostało tylko 7 osób po 7 tygodniach. Żeby być kierownikiem, trzeba osiągnąć pewien próg inteligencji i uczciwości. Ani jednego, ani drugiego nie osiągnęłaś. Koniec dyskusji. Było widać, że w pewnym momencie właściwie Wanda sobie jako lider z tym całym... No, bałaganem nie za bardzo radzi. Gdyby tylko i wyłącznie myślała o dobru wyprawy, a nie poprzez swój pryzmat, to wydaje mi się, że nie byłoby żadnych problemów na tej wyprawie. Spotkałem się z zarzutami, że Wanda była egoistką, że nie liczyła się z innymi. Ale prawda jest jeszcze troszeczkę jest inna, że gdyby była cichą, spolegliwą istotą, to nigdy w życiu by w Himalaje nie poszła. Wanda Rutkiewicz to był przykład kobiety ambitnej, hard-headed woman, jak mówiliśmy. No trudny przypadek, powiedziałbym, dlatego że to jest zbyt silny charakter w ogóle. No Wanda, co się stało? No widzisz, jestem ubrana do wyjścia, buty, kombinezon, wszystko i leżę w namiocie. No to jesteś w złym humorze. No kto byłby w dobrym? Słońce świeci, no trochę wieje. No, nie wyczuwam takiej atmosfery, takiego parcia do góry. Czułam troszeczkę takie krycie się, czekanie na to, aż ktoś pierwszy wyjdzie. W tej chwili jestem po prostu bez partnera. No to idź dzisiaj. No ale znaczy muszę się zdecydować pójść sama po prostu. I słuchaj, i herbatko nas jutro przywitaj. O, ty. Jak wy tam dojdziecie, to ja już będę, ho. Ten upór jej to wychodził, czy w dyskusjach, czy w samej akcji górskiej. No w Wandzie bardzo zależało, żeby dorównać, nawet przewyższyć mężczyzn. No i udało jej się to. Na Everest była pierwszą Polką i pierwszym Polakiem. W 1978 roku Wanda Rutkiewicz zostaje zastępcą kierownika niemieckiej wyprawy na Everest. Niestety atmosfera, jaka tam panuje, nie pomaga Polce w osiągnięciu zaplanowanego wejścia. Kiedy doszliśmy do miejsca, gdzie powinniśmy zmienić butle, chyba Ziggy powiedział, że przeniesiemy właściwie to miejsce, w którym zmienimy butle, trochę wyżej, 100 metrów, i poniesiemy te butle, żeby już odciążyć szerpów sami. Ja w tym momencie zaprotestowałam. To było 8400, 8500. Ja już przecież niosę kamerę filmową i kasety do niej. I w tym momencie nie mogłam zrozumieć tej reakcji. Agresji, właściwie niewspółmiernej do mojego odezwania. Agresji moich kolegów. Że tu ja, Polka, kobieta, wejdę na szczyt być może łatwiejszym kosztem, mniejszym kosztem aniżeli oni. Powiedziała mi, wiesz, najtrudniejsze było to, kiedy poczułam się jak wyrobnik. Kiedy Niemcy na wyprawie powiedzieli mi, przecież wzięliśmy cię po to, żebyś wprowadziła naszą przedstawicielkę na szczyt. A Wanda mówi, przecież ona do niczego się nie nadawała, była słaba, nie była w stanie pokonać tego. Ciągnęłam ją, ile mogłam.
i w jakimś momencie już się nie dało. Niemka się poddała. Zażądano, żeby Wanda z nią się wycofała, żeby zeszła do bazy. Wiadomo było, że drugiego wejścia już nie będzie. I Wanda odmówiła. No, wobec tego koledzy Niemcy powiedzieli jej, no to rób co chcesz, ale to jest już twoja sprawa. Ale Wanda jest twarda. 16 października 1978 roku jako pierwszy Polak, pierwsza Europejka, staje na najwyższym szczycie świata. Nawet nie pamiętałam, że nie widziałam chmur. Chmury dopiero zobaczyłam na zdjęciach. Na szczycie Everestu jest niewiele miejsca, ale widok był wspaniały. Tego samego dnia Karol Wojtyła zostaje papieżem. Kiedy przyjmie ją później na audiencji, zwróci się do niej słowami: dobry Bóg tak chciał, że oboje tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Sukces dużo ją jednak kosztuje. Wspomina nawet, że chce zakończyć przygodę z zawodowym himalaizmem. W tym czasie pojawia się jej kolejna pasja – wyścigi samochodowe. Wanda uwielbia szybką i ryzykowną jazdę. Wyścigi są dla niej odskocznią podczas pobytu w Warszawie. Chciała to robić, bo to było widać, że jest w to zaangażowana, tak zresztą jak we wszystko, co robiła, to ona angażowała się. Przy okazji należy pamiętać, że to był ten okres, kiedy ogromne sukcesy w sporcie samochodowym w Mistrzostwach Świata odnosiła Michelle Mouton. Była kobietą wtedy rozpoznawalną w całym świecie. I ja myślę, że Wanda jednak miała jakąś inspirację właśnie w niej. Wanda nie potrafi jednak zerwać z górami. Tym bardziej, że nadal na najtrudniejszym z ośmiotysięczników K2 nie stanęła kobieta. Wanda chce być pierwsza. Wanda Rutkiewicz przygotowuje się do wyprawy na K2. Jedzie na Kaukaz. Tam podczas próby wejścia na Elbrus łamie sobie bardzo poważnie nogę. Dosyć długo nie może wydostać się z radzieckiego szpitala. W końcu wymyśla sposób, rozpoczyna głodówkę i to pomaga. Lekarze pozwalają jej opuścić szpital. Gdy zobaczyłem Wandę, ja byłem po prostu przerażony. Ja nie wierzyłem, że to jest ona. Szara, zmęczona kobieta w zakrwawionym dresie, przestraszona. No wiadomo, była przed nią wizja tego, że już nigdy nie pójdzie w góry. Tak de facto, że może zostać kaleką. Pomimo kontuzji Wanda organizuje w 1982 roku kobiecą wyprawę na K2. Sama idąc o kulach, często płacząc z bólu, dochodzi do bazy. Niestety wyprawa nie odnosi sukcesu. Dodatkowo w jej trakcie umiera Halina Krygier-Syrokomska. Ale Wanda się nie poddaje. Wraca pod K2 w 1984 roku. Niestety, nie udaje się jej wejść na szczyt. Kolejną próbę podejmuje 2 lata później. I 23 czerwca 1986 roku staje na szczycie K2. Jest pierwszą kobietą i pierwszym Polakiem na tym wierzchołku. Tego dnia nagle załamuje się pogoda. Tragedie, jakie rozgrywają się wówczas na K2, odbierają jej radość z sukcesu. W trakcie zejścia ginie małżeństwo Berardów, z którymi Wanda wchodziła na szczyt. W sumie tego lata pod K2 ginie 13 osób, w tym 3 Polaków.
Wśród nich bliska Wandzie Dobrosława Miodowicz-Wolf. Ze szczytu K2 zniosłam kamyk, taki bezwartościowy okruch skały. Drogi tylko dla mnie, bo przechowuje pamięć o moich przyjaciołach. Czy ma sens dla kawałka kamienia narażanie własnego życia? Wierzę, że tak. Kamień ten jest dla mnie także symbolem wolności ludzi, prawa do poświęcenia własnego życia dla wartości, które wybrali. Tych zaś, którzy za nie zapłacili najwyższą cenę, nie powinniśmy osądzać. Jesteśmy winni im pamięć. Wanda Rutkiewicz jest wybitną postacią w światowym himalaizmie. O jej osiągnięciach pisze się w gazetach na całym świecie. Nawet uważany za najlepszego himalaistę świata, Reinhold Messner, w wywiadzie dla programu Drugiego Telewizji Polskiej mówi o jej wielkości. Ona była z całą pewnością najlepszą himalaistką ostatnich 20-30 lat, ponieważ miała najwięcej sukcesów w Alpach, Himalajach i Południowej Ameryce. Ona była wyemancypowanym prototypem kobiety wspinaczki. Wszystko było podporządkowane górom. Jej życie tutaj to było przystankiem między górami. Także rozmawianie o tym, czy ona miała normalne życie, normalnego na pewno nie, a gdybym miała normalne, to by dopiero zwariowała, myślę. Z jednej strony Wandy marzeniem było mieć, tak jak każdy z nas, dom, męża, dzieci. To brzmi dziwnie, ale Wanda bardzo chciała. Ale nie stać ją było na to, znaczy nie stać ją było, to byłoby to kosztem rezygnacji z jej pasji. Mogę powiedzieć z przekonaniem. Dla Wandy góry stanowiły cel życia. Wszystko, co w życiu miała naprawdę ukochanego i wartościowego. I była nieprawdopodobnie ambitna. Rzeczywiście tak jak samotny odkrywca czegoś, czego świat nie przeczuwa nawet. Wiadomo, że on odstawi wszystko, porzuci rodzinę, żeby tylko osiągnąć ten swój cel. Wanda była wówczas najlepszą himalaistką świata. Wiadomo było, że wspina się wolno, ale ma doskonałą technikę, niezwykle silną wolę i wiarę w własne siły. W 1985 roku uczestniczyła w kolejnej kobiecej wyprawie. Tym razem celem była Nanga Parbat. Wandzie zrobiło się słabo w drodze na szczyt, co się rzadko zdarza. Więc myśmy jej tam wyrąbały platformę i położyłyśmy ją, no, żeby tam doszła do siebie. I co najciekawsze, Wanda po pół godzinie powiedziała, że ona idzie dalej. Co się chyba nikomu oprócz Wandzie nie zdarzyło, bo na ogół jak człowiek zasłabnie, czy się źle poczuje w ataku szczytowym, to się cieszy jak wróci. A Wanda powiedziała, nie, ja już się dobrze czuję, idę. No to my powiedziałyśmy, dobrze, to my się zajmiemy torowaniem, a ty tu, Wandziu, sobie idź. Byłyśmy trochę złe na Wandę, muszę szczerze powiedzieć, bo uważałyśmy, że ona trochę zagraża bezpieczeństwu tego ataku szczytowego. Że jak jej się drugi raz na przykład na grani coś takiego zdarzy, no to za przeproszeniem, co my z nią zrobimy. No ale na szczęście wszystko było dobrze. Weszłyśmy na ten szczyt. W takiej kolejności najpierw Krysia, po 5 minutach ja, a po chyba 2 godzinach Wanda. Był nawet taki akcent humorystyczny, mianowicie przekazywałyśmy do bazy wiadomość o naszym wejściu i wtedy Wandzia nas zapytała, czy podajemy nazwiska zdobywczyń chronologicznie czy alfabetycznie. A myśmy ryknęły śmiechem na to z Krysią i powiedziały, Wandziu, wszystko jedno, zawsze będziesz na końcu, bo jesteś na R. No i to też trochę pokazuje charakter Wandy, że ona po prostu czasami takie formalności niepotrzebne wprowadzała. I tak naprawdę po tej nandze powiedziałyśmy, że nie będziemy więcej się z Wandzią spinać. To nie chodziło tylko o te właśnie, czy chronologicznie, czy alfabetycznie, ale o takie poprzednie też działania. Na przykład tak, idziemy założyć obóz trzeci. Jesteśmy obciążone jak muły.
A Wandzia mówi, wiecie co, to ja sobie jeszcze wezmę, dołożę taki śpiworek, on jest leciutki, bo może ja tam przenocuję, no. I wtedy od razu w nas się tworzy taka reakcja, ha, to ona może myśli, że nas tej trójki zaatakuje szczyt, nie? A my nie, to my też bierzemy po śpiworze. No i w rezultacie kończy się to tym, że zakładamy depozyt gdzieś po drodze, bo nie byliśmy w stanie z tym obciążeniem dojść. No i to takie drobiazgi nas zaczęły z Krysią u Wandy denerwować. I dlatego powiedziałyśmy po tej nandze, Wandziu, baj. Wandy nikt nie kochał. Myślę, że to było to dodatkowe odkrycie. Kiedy kobieta taka jak ona, piękna, wybitna, dochodzi do tego okresu przełomu pięćdziesiątki i nagle przychodzi bilans. Jak dalej? Ciągle nie ma nikogo. Z wielu partnerów, partnerek, z którymi wiązałam się liną, wyjeżdżałam razem w góry, byłam na wspólnych wyprawach, czy z kręgu przyjaciół, moich domowników, nie żyje ponad 30 osób. To jest tragiczny bilans. Wiele razy zastanawiałam się nad tym, właściwie dlaczego ja trwam przy tym wszystkim. Ja wiem, co to znaczy życie. Podczas wspinania się boję, znam wartość życia. Nie tylko mojego. Każdy z nas ma swoje inne życie, ma bliskich. Ale myślę, że dla mnie alpinizm stał się częścią mojego życia. Pasją tak wielką, ogarniającą wszystko, że nie mogę z niej zrezygnować, tak jak nie mogę zrezygnować z swojego życia. Wanda próbuje pogodzić się już ze swoją samotnością. I właśnie wtedy poznaje pewnego lekarza z wyprawy austriackiej. Nagle zmienia się, tryska radością. Ja Wandę po raz pierwszy widziałam na Gaszebruma, jak promieniała. Widać po Wandzie było, że jest szczęśliwa. Kurta Linkę poznałam w czasie karawany. Uroczy, dowcipny pan w średnim wieku. Wanda powtarzała, to on mnie znalazł kiedyś w Katmandu, to on do mnie dotarł. A kiedyś mi powiedziała, wiesz, my z Kurtem to się szykujemy na starość. I to było takie, to nie było takie zwykłe określenie w ustach Wandy, dlatego że Wanda nie wypowiadała się na ten temat, nigdy się w ten sposób nie wypowiadała na temat powiązań z jakimikolwiek mężczyznami. Wtedy była naprawdę szczęśliwa. Na tej fotografii widziałam wesołą Wandę, bezpośrednią, otwartą, radosną, młodą kobietę. To nieważne, że już miała po pięćdziesiątce. Ona naprawdę tak, jakby miała 20 lat. Lśniące oczy. Roześmiana i bezpośrednia, otwarta. Trzymała za rękę tego swojego narzeczonego, który był też tak w Wandę zapatrzony i tak szczęśliwy, że ja nie mam złudzeń, że była to kochająca się bliska para. I za chwilę on zginął. Wanda widziała tę śmierć. Rotwik jest stosunkowo łatwą górą, ale Kurt nie był himalaistą i on się potknął, ześlizgnął na stoku. On na oczach Wandy poleciał, nieasekurowany, więc jakoś tam się gdzieś zatrzymał. Gdy Wanda doszła do niego, to on już nie żył. Przyjechała, pamiętam, do nas do domu. Podczas tej wizyty ja mówię, jak to przeżyłaś? Bo ja pamiętam, ile znaczył dla niej Kurt. Jak dajesz sobie z tym radę? A Wanda mówi, wiesz, odczułam teraz coś takiego, że nie mam już żadnej blokady i będę realizowała swój plan już teraz na full.
tyle powiedziała. W 1990 roku Wanda ogłasza ambitny plan, nazwany karawaną do marzeń. Chce być pierwszą kobietą na świecie, która zdobędzie wszystkie 8-tysięczniki. W momencie, kiedy ogłosiła, że zamierza zdobyć wszystkie szczyty 8-tysięczne, to ja nawet użyłam takiego określenia, że jej zazdroszczono marzeń. Bo właściwie, dlaczego ona się wygłupia i chce wchodzić na wszystkie szczyty 8-tysięczne? Pierwszym szczytem karawany do marzeń jest Kanchenjunga. W marcu 1991 roku Wanda jest bliska zdobycia szczytu i tylko niezrozumiała decyzja Słoweńców zmusza ją do odwrotu. We wrześniu 1991 roku wchodzi na Cho-Oyu. Potem przenosi się pod Annapurnę, gdzie działa polska wyprawa. Tam dochodzi jednak do poważnego zgrzytu. Grupa polskich himalaistów zarzuca Rutkiewicz, że nie weszła na szczyt. Wyczerpana himalaistka nie potrafi w przekonywujący sposób udowodnić im, że stanęła na wierzchołku Annapurny. Dla Wandy była to naprawdę przykra sytuacja. Nie ma cięższego zarzutu dla nas, himalaistów. Nadmiar złego depresja, w jaką wpadła po śmierci Kurta, po tym wydarzeniu pogłębiła się. Czuła się coraz bardziej samotna, coraz mniej rozumiana. Wydawało jej się, że każdy czyha na jej potknięcie. W Polsce rozpętała się burza. Wanda Rutkiewicz uważa, że weszła, a nie weszła na szczyt. Do mnie do domu rozdzwoniły się telefony. Ja powiedziałam spokojnie. Wanda wróci, obroni się sama. Ja na tyle znam Wandę, to jest zbyt gruba, zbyt poważna rzecz, żeby Wanda weszła, nie wchodząc na górę, powiedziała, że weszła na tę górę. Komisja sportowa orzekła, że Wanda była na szczycie. Uratowało Wandę tylko jedno zdjęcie przy zachodzącym słońcu. Nie wierzyła, że to zdjęcie wyjdzie. Zamarł aparat na wierzchołku. Zdjęcie ze szczytu gdzieś w dal. Wanda z tą swoją depresją po Annapurnie odnoszę wrażenie, że się nigdy z niej nie wydobyła. Nie było nikogo, kto by jej mógł pomóc. Chyba ta samotność Wandy naprawdę była ponad ludzkie siły. W 1992 roku Wanda Rutkiewicz ponownie wyjeżdża na wyprawę na Kanchenjungę. Gdyby rok wcześniej Słoweńcy nie złamali umowy i nie zostawili jej samej tuż pod szczytem, kiedy to była w dobrej formie i miała dobrą pogodę, nie musiałaby wracać na tę górę. Wanda jednak znów stawia na swoim. Wybiera się tam, mimo że jest w słabej formie i nikt ze starych partnerów nie chce jej towarzyszyć. Pewne zasady zachowania się właśnie na takiej wyprawie pozwalają, no przynajmniej częściowo, uniknąć najgorszego. Ona złamała dokładnie każdą z tych zasad. Pewno dlatego, że wiedziała, że ma coraz mniej czasu, że wiele takich czynników wcześniejszych się złożyło na to, że po prostu poszła do góry, nie zważając na nic. Podczas ostatecznego ataku Wandzie towarzyszy tylko Meksykanin Carlos Carsolio. Wanda jest już wtedy w złym stanie fizycznym. Jednak jest na tyle zdesperowana i pewna siebie, że postanawia iść na szczyt. Proszę sobie wyobrazić sytuację tam. Wanda, gwiazda himalaizmu, zostaje. Carlos schodzi z góry, młody, i mówi tak, właściwie to ty nie masz szans, żeby wejść na górę, schodź razem ze mną. Ja znam Wandę zbyt dobrze i wiem, że ona nie skorzystała z tej pomocy, mówię w cudzysłowie, żeby schodzić z Carlosem. Zachowanie Wandy mieściło się w regułach gry. Tak się robi, bo zejść w dół jest bardzo łatwo.
Tylko że potem już się nie wyjdzie, już się straci tą szansę wejścia na górę. 26 maja 1992 roku świat obiega wiadomość. Wanda Rutkiewicz zaginęła na południowej ścianie Kanchenjungi. Początkowo rodzina i wielu jej znajomych nie wierzy, że mogła tam zginąć. Po paru latach takich niepokoi o jej powroty z wypraw, to jednak człowiek się trochę przyzwyczaja. Ach, Wanda na pewno wróci. Na pewno w podświadomości zawsze zostaje ten strach i lęk, czy wróci. Ale te wszystkie wyprawy do tej pory zakończone sukcesem powrotu trochę znieczuliły ten strach. I to było strasznym szokiem, strasznym zaskoczeniem. Ja się czułam bardzo nieszczęśliwa. Choć od jej śmierci minęło 15 lat, jej matka do dzisiaj wierzy, że Wanda żyje gdzieś w buddyjskim klasztorze. Wszyscy himalaiści wiedzieli jednak od początku, że nikt nie ma szans przetrwać samotnie na takiej wysokości i zejść w bezpieczne miejsce. Przyjęłam to, że nie ona zaginęła, tylko że po prostu zginęła albo w nocy umarła na biwaku, bo była w złej formie. Chorowała, jakieś biegunki ją trapiły, coś tam, miała problemy zdrowotne. Jak zwykle poszła na całość, albo w nocy może próbowała schodzić, jak widziała, że pogoda się psuje. No i po prostu gdzieś tam spadła. Bo to, że ona weszła na szczyt, przekroczyła grań i schodziła na drugą stronę, to jakoś mi się nie chce wierzyć. Chociaż nie jest to wykluczone. Podjęła wyprawę, bo chciała na tej wyprawie być. To nie to, że poszła się zabić. To nie, w to nie wierzę. Była za mądra i za silna. Ale że w momencie, kiedy trzeba było wykazać więcej mobilności, więcej siły charakteru i powiedzieć sobie nie, wracam, nie wejdę. Nie było jej na to stać. Zobojętniało być może wszystko. I może ten moment siedzenia w namiocie, zasypanym śniegiem, zasypiania z przyjemnością w ciepłym śpiworze, nie podejmowania żadnego wysiłku, był bardzo prostym rozwiązaniem. Nie sądzę, żebyśmy mogli imputować, co ona tam naprawdę myślała wtedy. Może nic nie myślała, może po prostu wolała spać i już do niczego więcej nie wracać. Już za chwilę na Discovery World. Brudna robota. Mike Rowe udowodni, że nie straszne mu najbardziej odrażające zajęcia świata. Narzekacie na własną pracę? Warto porównać.